Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii ze Wschodniej Doliny. Dokładnie, i właśnie tak jakby wracam sobie właśnie z pobytu, bo byłem dzisiaj sobie na Lubelskiej Dolinie. Proszę bardzo. Tak, nie wiem, czy ktoś ten znak jeszcze kojarzy, ale jest taki znak, takie nawiązanie, że Lubelska Dolina 3-3. W sensie nie, że 33 km jakby tak, ale... Znaczy, chodzi o kilometry, ale też jakby chodzi o wersję 3.3. A jak sami wiecie, jest 3.1. Tak, niektórzy się domyślają, co się stanie, niektórzy jeszcze nie. A tam jest jakby Lubelska, więc jakby spoko. I tak sobie właśnie jadę tędy nowym nabytkiem, no może za dużo powiedziane trochę, no ale traktorkiem, który ostatnio wpadł mi w ręce. Tak, czyli case'em, który ma wiele ciekawych rzeczy, takich na przykład jak otwierane dachy. Gdzie on tam otwierany zaraz? O tak, no. I w ogóle jest taka ładna pogoda, aż myślę sobie pojadę sobie, nie? Tak, tutaj ruchu akurat nie ma wielkiego, więc... Wow, świetnie to wygląda. Super, naprawdę. Pięknie, pięknie. No, też się tutaj jakieś te otwierają chyba. Tak? Czy... Tak, tak się otwierają. O, sobie może to trochę zamknę. No, zamykamy. Dobra, okej, okay, super. I skręcamy sobie tutaj. Bo jak tak, jak mówiliście sami, chcieliście orkę, więc dzisiaj orki z Majorki na Wschodniej Dolinie. Może tak nawet film nazwę, jak nie zapomnę. Tak, więc dzisiaj orka, tak? Wiele osób chciało orkę, więc proszę bardzo. A myślę, ten ciągnik po prostu idealnie się do tego nada. O, tam sąsiad mieszka. Pozdrawiam Kubę, jak to ogląda. I wjeżdżamy sobie tutaj do sąsiada, bo on tutaj dla nas ma puk. Dokładnie. Fajna kamera taka dynamiczna trochę to jest. No, więc jakby tu jeszcze nigdy nie byłem. Tak, że na odcinkach. Idealnie, po prostu full realistic, nie? No, także tu jeszcze nigdy na odcinkach nie byłem. Myślę, warto przyjechać, może coś zobaczymy. Dobra, ciśniemy. Miło się prowadzić ten traktor, tak trochę inaczej niż resztę, ale naprawdę spoko. Kierunki działają? Oczywiście, że działają, no. Jedziemy, tak jak już mówiłem, właśnie na pola. Więc dzisiaj będziemy sobie po prostu orać jakby taki, no a la poplon, to a la poplon, nie? Nie mogę znaleźć po prostu ściernika, a chcę ten odcinek nagrać troszkę szybciej, bo jest dzisiaj wtorek, a jutro macie mieć odcinek, więc jakby teraz już siedzę w domu. Szkoły nie mam, absolwent te sprawy i w ogóle wow, że nie mogę wierzyć normalnie. Tak, i nagrałem ten filmik w nocy, dlatego tak, takie światło jest, nie wiem, czy dobrze widać mnie, czy nie bardzo. No ale w każdym razie jakoś to tam leci, tak? No i co chwilę. Znaczy teraz aktualnie to oglądam z Avengersów. Znaczy no w sumie całego Marvela po kolei. Także obejrzę sobie film, uczę się. Nauczyłem się na przykład czegoś tam, jakiegoś działu konkretnego. Czy tam sobie przypomniałem coś. Znowu Avengers, czy znaczy Marvel, nie? I tak dalej. No i tak właśnie serio mówiłem, że będę w kinie na tym Endgame'ie. No i byłem. No i wow. Co mogę powiedzieć, nie? Krytyk informacyjny nie jestem, aczkolwiek wiele, kilka rzeczy mógłbym poprawić. Ale to już to wiadomo, nie należy do moich obowiązków, a do kogoś innego. Wow, to super, to chyba ten ring nie jechaliśmy za bardzo, nie? Okej, okay, które ja kupiłem? Chyba to, tak. Dobrze. O, fajnie, bo on tak się na luzie toczy sam, nie? Dobra, to będziemy sobie dzisiaj orać. Także fajnie, myślę, spoko. No, dokładnie, już widzę. I się niszczy, także to. Super. Dobra, puk to jest oczywiście Unia, tam kilku skibowi w ogóle, także myślę, że jakby spoko, nie? Też wiem, że będzie znowu ten odcinek, bo jest tylko orka, ale jakoś tam myślę, że się bardzo nie obrazicie. A może wręcz przeciwnie, zobaczymy, jak to wszystko też pójdzie, tak? Dobrze, więc powracając do tych Avengersów, to po prostu wow, nie? Nie będę spoilerował, ale kurczę, tak mi szkoda kilku rzeczy i jestem zadowolony z innych, ale widać, że będzie kontynuacja, na pewno będzie kontynuacja, także zadowolony jestem. Opłacało się jakby kupić dwa bilety. Tak, dwa bilety. Zaraz wam powiem czemu, w sumie teraz mogę powiedzieć. Taka ciekawostka. W niedzielę byłem tak przejęty tymi Avengersami, że chciałem na nie pójść w ogóle, tak to po prostu musiał na nie pójść, tyle, nie? No więc tam wchodzę na kino, oczywiście Zorza, bo to w hełmie, tak? Kto z okolic wie.
No i kupiłem sobie, zakupuję bilet, nie? Od razu patrzę, na poniedziałek, godzina 16, patrzę, dubbing 3D, no po prostu miodzie, nie? Full zestawik, 16 zł, mówię, ideolo. No i kupiłem sobie to, nie? Wszystkie potwierdzenia, tak dalej, wszystko przyszły. No i tak sobie dorobiłem lekcję, już w internacie będąc. Koło tam 20:30 jakoś tak to było. I tak sobie odrobiłem lekcję. No to jest tak w cudzysłowie, bo oczywiście się uczyłem jakby tam, nie? Ale nie szło to, nie? No i tak sobie patrzę, kurczę, coś mi podkusiło, wejdę na Gmaila, zobaczę co, jakiś raz z tym, bo normalnie aż nie wierzę, że na to będę szedł, co nie, byłem tak podjarany. No i patrzę sobie na ten bilet, a tam jest data 28 kwietnia, nie, godzina 16. No i tak patrzę sobie, wiecie, zjechałem sobie po prostu menu tym z góry na dół, no i patrzę, dzisiaj jest 28. I takie, chwila, jeszcze raz, odpalam sobie spokojnie kalendarz, patrzę, ty faktycznie jest 28 dzisiaj był, nie? Czy wtedy był? Mówię, matko boska, nie, no kupiłem bilet na dzisiaj i akurat film się pewnie kończył, kiedy to zobaczyłem, nie? Powiem to w ogóle, że na ten film nie poszedł wtedy, bo i tak już było za późno. No ale takie, Jezus Mario, siedzę jak wryty i mówię, normalnie nie wierzę, nie? Wydałem 16 ziko na ten bilet, mówię, dobra, mniejsza, kupuję drugi raz. Na poniedziałek, tym razem wydałem 12 zł, bo to jakieś tanie poniedziałki były wzorze, więc mówię, spoko, nie? Bierę to. No i kupiłem drugi raz ten bilet. I no oczywiście już w porządku, teraz patrzymy datę elegancko. Tam oczywiście wydruk, odbiór przy kasie i tak dalej, nie? No i kupuję jeszcze okularki 3D, no to kolejne 4 zł poszło. Więc jakby 32 ziko zainwestowałem w ten film, ale myślę, że tak warto. I co ciekawostka, kupiłem sobie bilet, jakby zarezerwować można było miejsce, nie? No tam wybierałeś konkretny rząd i tak dalej, gdzie chciał siedzieć, nie? No i wziąłem takie miejsce, gdzie widziałem, że po prostu to było chyba po, jak wchodząc, to było po prawej stronie, tam w tym chyba 7 rząd to był. No i było, powiedzmy, tak zrobione, że dwie pary siedziały tak odpowiednio, nie? Po lewej, znaczy, no dla was to będzie lewa, nie? Ale tak, jakby po prawej i po lewej, nie? I było to jedno wolne miejsce, jakby najdalej ze wszystkich, nie? Bo oczywiście im dalej, tym lepiej wszystko widać w ogóle, nie? Chociaż wolę siedzieć w środku, ale nie. No już siedziałem w środku, nie? No i myślę sobie, kurczę, pewnie mi się trafią jacyś ludzie nieogarnięci i będę miał przestranę, nie? No i jakbym zgadł po prostu, nie? Po mojej prawej dwóch typów, jeden taki troszeczkę przy kości, widać, że troszeczkę Marvela aż za bardzo lubi, bo taki troszkę nerd, taki, no taki typowy, nie? Oczywiście go nie obrażając. No i był z nim kolega chyba jakiś, nie wiem, jakąś dolegliwość, jakiś chory był, coś takiego. No w każdym razie z typa nie śmiałem, ale bardziej z tego, jak się nim opiekował, nie? No takie zabawne coś było. Więc mówię sobie, no świetnie, ale mi się trafiło. No i po drugiej stronie synek i mamusia, spokojnie, to nie było dziecko, on był jakieś starsze ode mnie parę lat. No, ale może lubią Marvela oglądać, więc przyszli sobie po prostu obejrzeć. No i tak, tam co chwilę po jednej stronie słyszę, może popcornu, o, ale fajny film, super, podoba mi się. A ten z drugiej strony, jeden śpi, a drugi siedzi jak wryty, nie? Mówię, dobra, chociaż nie przeszkadzają, no ale śmiesznie było w każdym razie, wytrafiły mi się, nie? Tak to jest, jak się idzie do kina samemu. No, ale mniejsza większość. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że miałem trochę przeboje z tym kinem i jakby tak to wszystko wyszło. I też tak dzisiaj rano nie mogę nagrać filmu dla was, dlatego nagrałem wieczorem. Bo ponieważ stałem rano gdzieś około tak, gdzieś to chyba przed 9:00. Jakoś tak, po wczoraj jeszcze, czyli w poniedziałek, koledzy mnie zwerbowali na wyjazd, więc jakby musiałem pojechać. No, musiałem. No i pojechałem sobie. Troszkę późno wróciłem, no i wiadomo, spałem troszkę do góry, nie? Pierwsze co od razu, na pewnej z moich sprawdzonych stron znalazłem Avengers Endgame, no i obejrzałem sobie jeszcze raz na rozmowę telefonie. Jakby spiraciłem, ale myślę, kurde, chyba raz mogę, jakby, bo i tak chyba zapłaciłem za niedzielę i poniedziałek dwa razy, więc sobie myślę, a raz sobie obejrzysz, nie? Tak z czystym sumieniem, oczywiście wiadomo, że jak filmy to się ogląda w internecie raczej, nie?
bo one zawsze emitują je w kinach. No i tak to mi zleciało, zatem sobie jeszcze raz 3 godzinki poszło. No i tak powiedzmy od 9 do tej 12 oglądałem, potem wziąłem się, mówię, nie, zacząłem się uczyć. Zacząłem się uczyć. Potem znowu film Marvela, znowu się uczyłem i teraz znowu film Marvela i teraz film z Farminga, jakby teraz dla was nagrał. Także śmiesznie, ale no wkręciłem się, nie? Staram też tak sobie jakby... jednej strony mówię sobie, kurde, zawalam sobie niepotrzebnie łeb, robię to, co dokładnie chciałem uniknąć, nie? Czyli na przykład nie chciałem uczyć się robić map do 19, bo teraz się zmienił ten system. No właśnie, może wiecie tam, zaraz wam dokończę, ale to będzie taki po prostu świetny screen i chciałem sobie tutaj zrobić zdjęcie, więc jakby zaraz dokończę i wam, że zrobię screena i wam dokończę, nie? Dobra, jednak uznałem, że będzie lepszy kadr z drugiej strony, także zrobię sobie kółko, nie? No i tak, nie chciałem się uczyć tych kolejnych nowych rzeczy do farminga, bo wiadomo, bym sobie zawalił głowę tymi niepotrzebnymi rzeczami, a to, co potrzebne do matury, by mi po prostu wyleciało, nie? Wiecie, po prostu zastępuje się, pewne informacje jakby zastępują, nie? No i pomyślałem sobie, kurde, że no nie mogę się tego uczyć i tak dalej, bo teraz matura. No ale zacząłem oglądać tego Marvela, się wkręciłem strasznie, wciąż się wkręciłem teraz, Boże Święty. Ja ogólnie zawsze byłem fanem, ale teraz jeszcze coraz bardziej, nie? No i te filmy oglądam cały czas. I tak pomyślałem sobie, kurczę, gdyby właśnie zrobić tak, że każdy film kojarzyłby mi się z innym przedmiotem, co nie? Jeszcze z innym działem jakby. No i tym sposobem nauczyłem się tam z renesansu trochę, jak chodzi o polski. I coraz będę pamiętał, że to jest Avengers, ten czas Ultrona. Potem trochę z matmy. I wiem, że to już będzie Wojna Bohaterów, jakoś tak, nie? Wiecie, Civil War. No i jakby tak sobie zapamiętuję wszystko i o dziwo to pomaga, więc jakby będę się uczył poprzez oglądanie filmów, tak? Będzie mi to po prostu pomagało w zapamiętaniu. Zobaczymy, jak to pójdzie na maturze, mam nadzieję, że jak najlepiej. Dobra, zrobimy sobie zaraz seriowanego screena, żeby nie było tak sztywno. O, będzie ideolo, dobra. Okej, okay, więc lecimy dalej oczywiście. Troszeczkę sobie czas zmieniłem, ale jak właśnie nie obrazicie. Myślę, że teraz jakby lepiej wygląda wszystko, nie? No. No więc właśnie w ten sposób teraz jakby uczę, przewidziałem sobie wszystko. Myślę, że sposób spoko. Jak to też wyjdzie, zobaczymy oczywiście w praktyce na maturze. No w każdym razie YouTube'a teraz odstawiłem całkowicie na bok, nie? To jest już taki, teraz na mnie taka sprawa, nawet nie trzeciorzędna, a czwartorzędna, nie? Więc wybaczcie, że teraz tak mało jestem zaangażowany w to wszystko. Oczywiście na komentarz odpowiadam, ale to jest takie, wiecie, bardziej, że po prostu Jezu, odpowiem po prostu, nie? Bo wiem, że macie jakieś pytania, to po prostu odpowiem, nie? Także musicie mi wybaczyć, ale jeszcze... No za tydzień aktualnie, jak wy to oglądacie, za tydzień będę już pisał angielski. Więc, no nieźle, nie? W poniedziałek, czyli 6 jest polski, we wtorek matematyka, potem jest oczywiście angielski, w czwartek... tak, właśnie to był angielski, to w czwartek jest matematyka rozszerzona i potem mam przez tydzień wolne, też w cudzysłowie wolne, bo oczywiście trzeba się dalej uczyć do kolejnych matur, tak, kolejnych egzaminów, czyli 20 mam fizykę, tak, z rozszerzenia, no i później mam chyba 21, 23 ustne, nie, tam nie w jakiej kolejności co będzie, matma czy polskie, ale tak, bo ustne się najbardziej się chyba nie martwię o te ustne. Najbardziej w sumie się martwię o tą matmę, nie? No bo to wiadomo, matma to jest przedmiot, który trzeba po prostu ogarniać. A tak to działa, nie? Znaczy, jakbym tak miał sklasyfikować w kolejności, czego się najmniej boję, no to będzie na pewno angielski ustny. Myślę, że teraz się pójdzie gładko, nie będę się za bardzo jakoś tam stresował przy tym też. Jakoś to po prostu pójdzie. Potem ustny polski. Potem fizyka, to jest rozszerzenie, wiadomo, jakoś na tym specjalnie nie zależy, żeby to zdać na 100%, ale fajnie byłoby to zdać, więc jakby spoko. Potem matma rozszerzona, następnie angielski, polski i matma, tak, czyli od tych najróżniejszych do najcięższych, jakby to jak działa, nie? Więc myślę, że właśnie w tej kolejności jakbym traktuje te przedmioty, jak to wyjdzie. No zobaczymy, nie? Kurczę, naprawdę... Wiem, że teraz taki trochę monotematyczny jestem, czego tych matur gadam, ale wiecie, to jest taki... O, Boże, sorry. To jest teraz taki ważny moment w tym życiu, gdzie stoi się na tym... na takim skrzyżowaniu i nie wiadomo, co zrobić, nie?
Znaczy ja w ogóle wiem co zrobić, ale zobaczymy czy się uda. Oczywiście jak już z tego to jest matura. Tak, a ja oczywiście zamiast się uczyć teraz sparringa polo oram, nie? Nawet nie na jakimś świecie, na którym się rozwija, tylko po prostu taki random świat dla was, żebyście mogli poglądać, nie? No, także... Ale cóż, oczywiście żartuję, no bo trzeba jakieś przerwy robić sobie, bo człowiek by po prostu zwariował, nie? No, więc jakby... Tak trzeba działać, nie? A jeszcze teraz pada cały czas u nas, nie wiem jak tam u was, ale no właśnie wszystko normalnie woda. A dobrze, w sumie teraz było strasznie sucho, więc jakby fajnie, bo też ludzie mówią, że no te pola odżyją, tak? Coś się będzie działo po prostu, więc okej. Okay. Jakby ja jestem za tym, żeby padało, niech sobie pada na ludzie. Nie wiem, czy zrobimy dzisiaj całe pole, troszkę za dużo wziąłem je, ale to myślę, że nic takiego. No, i tak jak mówiłem, trochę monotematyczny jestem, ale to po prostu taki okres w życiu. Później już jak po maturce ciśniemy mapy i tak dalej, nie? Będę wieczorkami robić raczej, bo z tego co się uda, to chyba już teraz jakąś fuchę pogarnę sobie, więc wow, będą pieniążki. Znaczy większe niż teraz, nie? Bo po prostu teraz też jakby trochę jest, wiadomo, z tych szkoleń się tam w miarę utrzymuje, ale no, wiadomo, póki się mieszka w pójściu domu, no to za żarcie i prąd się nie płaci, jakby to było. No, więc tyle szczęścia. No, ale tak to wiecie, jak to wygląda u mnie. Internet co prawda jeszcze nie zrobiony. Dopytywałem się do światłowody tak dalej, jak już wam wcześniej mówiłem. No niby coś tam ma ruszyć, ale szczerze wątpię, że to się uda. Jak uda się, to będzie sztos, bo lecimy z lejwami cały czas. No i wiecie, dłużej byśmy po prostu tłukli mapy, nie? Ewentualnie może bym z wami coś pograł. Co nie? No, jakbym miał światłowód w sumie, to już bym nawet mógł zrobić serwer, zahostować i po prostu wszyscy razem grali. Bo było fajnie, miło i przyjemnie, nie? No, ale zobaczymy jak to wyjdzie w sumie nawet. Za bardzo no, tak się nie nastawiam na ten internet, bo wiem, że to może być po prostu, wiecie, takie, że jest, nie ma, nie? No, dobrze, więc cóż, myślę, że nie będę przyciągać 5 giga, odcinek mi już wybił, z czego troszkę usunę, może jakieś 4 wyjdzie, 4,5, także, cóż, pożegnam się na takim pięknym tle zachodzącego słońca. O, dokładnie, w ten sposób. Ciach. A propos słońca, gdzie ono jest? O, tam jest. Dobra, tam jest słońce. Widzicie słońce? To jest słońce. No. Także, ludziska, wielkie dzięki za uwagę. Oczywiście, ja jestem Radio Gplay, no i się z wami żegnam do kolejnych filmów. O, tak. Na moim kanale do piątku. Mam dla was ciekawą mapę do sprawdzenia, więc myślę, że jak będę trzeba trochę czasu więcej, to sprawdzenie po prostu nagram, nie? Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do kolejnych, najcześciej.